Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, w ciągu ostatnich miesięcy w dalszym ciągu trwa szturm na polską granicę. Szturm nielegalnych migrantów, którzy zamordowali polskiego żołnierza, którzy ranili polskich żołnierzy, którzy są ścigani przez polską prokuraturę, co jest skandalem, obrzydliwością. Jeden z żołnierzy od 7 miesięcy za to, że użył broni na granicy, jest w takim stanie zawieszenia, być może będzie skazany na 3 lata więzienia, a nielegalny migrant, którego postrzelił za pieniądze polskiego podatnika, został wyleczony w polskim szpitalu i już sobie swobodnie może poruszać się po terytorium naszego kraju. Jednocześnie trwa masowa relokacja migrantów z Niemiec, co udało nam się nagłośnić poprzez udostępnienie wpisu z portalu Hojna24, gdzie jasno pokazano, że Niemcy w sposób nielegalny podrzucają nam migrantów. Kolejne wydarzenia to jest na przykład w Rosówku, gdzie Straż Graniczna, Policja potwierdziły po mojej kontroli poselskiej, że Niemcy po prostu nam podrzucają migrantów. Kontrola w ośrodku dla uchodźców w Krośnie Odrzańskim wykazała, że jest tam 80 miejsc, właściwie wszystkie są zajęte, a osób, które są cofane z Niemiec, są setki, jak nie tysiące. I pytanie, gdzie są te osoby? Te osoby poruszają się po naszym kraju, a są tu nielegalnie, są tutaj z państw, gdzie trwa wojna, gdzie są obyci, można powiedzieć, ze śmiercią. I jednocześnie dzisiaj przeczytałem w serwisie OKO.press, że zamierzają redaktorzy tego serwisu skierować zawiadomienie do prokuratury na mnie i Janusza Kowalskiego, że nagłaśniamy przypadki związane z nielegalną migracją, że pokazujemy, jak migranci biją ludzi w Europie Zachodniej, mordują ludzi w Europie Zachodniej, okradają ludzi w Europie Zachodniej. Pokazujemy, jak wygląda nielegalna migracja, jak wygląda masowa migracja do Europy. I nie damy się zaszczuć przez ludzi takich jak redaktorzy OKO.press. W dalszym ciągu będziemy pokazywać, jakie skutki niesie ze sobą masowa migracja z Afryki i z Azji. Dziękuję.